Cześć, witajcie, tutaj stary gracz, Elite Dangerous i najszybszy sposób obecnie na zarabianie nie pochodzi ten sposób ode mnie, ale pokazuję tym, którzy może nie wiem, nie mówią po angielsku albo jeszcze gdzieś tego na to nie natrafili. Większość osób już tutaj od kilku dni ciuła sobie kredyty. System nazywa się Beta Sculptoris, system, do którego trzeba się udać, jest on na terenie Imperium. Warto tutaj przylecieć, nawet jak macie dość daleko. W tym systemie stacja Fan Horizons i na tej stacji obecnie trwa boom. Frakcja, która tutaj przewodzi, dokładnie jest to Future Corporation. Widzimy, że jest boom. W momencie, gdy na jakiejś stacji mamy boom, na markecie pojawia się Performance Enhancers, czyli wspomagacze. Kupujemy je na maksa. Ja w tej chwili jestem w Imperial Clipperze, 232 tony. Ten zarobek to będzie u mnie przy tej ilości towaru 315 tysięcy na jeden, nawet nie skok, tylko przelecenie się kawałek. Całość trwa około 3 minut. 3,5 minuty, gdy mierzyłem to w... Gdy się bardzo spieszyłem i mierzyłem to w T7. Tam był zarobek 200 coś tysięcy, niecałe 300. Jeśli macie mniejsze statki... Przyładowałem, ale nie szkodzi. Jeśli macie mniejsze statki, nie szkodzi, możecie próbować. Tuż obok Fan Horizons, Seeking Luxuries, 10 megametrów. To jest odległość 10, 9, 11, to się troszeczkę przesuwa. To jest odległość, która Was interesuje. Jest jeszcze tutaj kilka takich miejscówek, ale ta Was interesuje. Ta najbliżej, czyli 10, 9, 11, 12. To gdzieś tam się lekko będzie zmieniało. Jak się łatwo domyślacie, dolecimy tam w ciągu sekund. Na maksa prędkość, planeta nas spowolni, nawet nie wyskoczymy poza 1000 km na sekundę. A jak wyskoczymy, to tylko na sekundkę. Już dolatujemy z towarem. Już tu jesteśmy. Można spokojnie to robić w dowolnym statku. Mamy tutaj kilka Lejkonów dziewiątek. Lejkony te 9. Trzeba uważać, żeby nie wbić się w żadnego, bo... bo łatwo jest to zrobić. 1 750 000. Tyle zarobiłem na tym przelocie. I z powrotem. Z powrotem po towar. No to nie trwa długo, jak widzicie. Jest to w tej chwili najszybszy sposób na zarabianie. Szybsze niż zarabianie na najbardziej wydajnych szlakach handlowych, gdzie było, nie wiem, tam 350 tysięcy w jedną stronę i to trwało około 4 minut i 200 tysięcy w drugą stronę i to trwało około 2 minut. Czyli zarabiało się około 3 milionów na godzinę. Tutaj się zarabia 6-7 milionów na godzinę. Absolutnie nie do pobicia w tej chwili. Ze względu na odległość, jaka dzieli po prostu miejscówkę, w której sprzedajemy, a stację, na której kupujemy ten towar. I to wszystko. Uważajcie, jeśli przylecicie tutaj w trybie online. Uważajcie, ponieważ jest tutaj wielu graczy. Jestem w tej chwili solo, chcę to robić sobie w spokoju, nie mam zamiaru przed nikim uciekać. Chcę sobie po prostu pogrindować troszeczkę kasy i to tyle. Do zobaczenia następnym razem.